Program zaprasza Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Organizator podziemnych tras turystycznych Sztolnia Królowa Luiza i Kopalnia Guido. Pięknie. A dzisiaj to będzie richtig pięknie, a wszystko z kuli kolekcji Beaty Bojdy, w którymi my są wszyscy tu zachwyceni. Beata się inspiruje w swoich projektach folklorem Śląska Cieszyńskiego, to dzisiaj trochę skręcamy w stronę cieszynioków, nawet w dykcjonożu. Na binie wystąpi Chwila Nieuwagi, zespół, który dobrze znacie, ale dzisiaj zrobiliśmy taki mały eksperyment, postanowiłam połączyć muzykę zespołu z projektami Beaty. Moim zdaniem ten miszunk wyszedł idealnie, ale ocencie sami. Jademy! Tamkaj rosną maki na złodzieś panisko. Przyglądał się wrogom, a chciał mieć wszystko. Kiełaził sztyc za jedną chowy łosa. Chłoros wszystko zabodła od Hanesa Kosa. Godają dycki, że czasy się mienią. Trzeba dogodzać im na krzyj naszym podniebieniom. Na hajmacie sztyc bez zmian te same gusta. W niedziela rolada i modro kapusta. Korolego ku Belzebubie. Hanes się nie zlęknął, lecz zjeżdżał na grubie. Diobał czarny zalos go w nocy z widłami. Dostał fangatera, molima pod ślipiami. Na Kerhofie truła zakopali w klinie, a duszyczka do góry lezie jak po linie. Ponduczek i drzewo przed wieczno ścięgiem. We dwoje z Hanesem hodują gołębie. Patrzki się do my. Pozor pieruński hakary, Hanes wam do chyby, a wy był już stary. I wy urzędasy, pochroci świdraci, trzymajcie się z dala, my nie są kamraci. Będą wam prosaki, będą łajdaki, Hanes wam pokaże, kaj zimują raki. Obyś była piękna, chobym Mona Lisa. Goda jak pamiętę, nie nerwuj Hanesa. Modelki Nadia i Natalia w strojach z kolekcji Etno Beaty Bojdy, a ze mną już sama Beata. Witam cię pięknie. Projektantka mody, make-up artist, wykładowca, kosmetolog, kostiumograf, pedagog. Trochę tego będzie. Dwa razy nagrodzono tytułem artysta roku w dziedzinie makijażu. Jej projekty były wystawiane w londyńskiej galerii, były drukowane na okładkach magazynów. Współpracuje z gwiazdami, z Edytą Golec, z Kają. Robiła jako charakteryzatorka i kostiumografka przy wielu produkcjach filmowych. No i reprezentowała nas w Dubaju. No powiem ci, Beata, że twoje CV robi takie wrażenie jak twoje projekty. Bardzo ci dziękuję. Tak, jest tego, nazbierało się tego trochę przez życie, bo gdzieś tam po drodze z takiej śląskiej, cieszyńskiej dziewczyny zaczęłam wychodzić w świat i to nie było tak od razu, tylko to było tak po kolei. No właśnie, to powiedz, jakie były te początki. Przez to, że jestem z małego miasteczka, ze Skoczowa, w zasadzie z Harbutowic, ale teraz to już jest Skoczów, czyli Śląsk Cieszyński. Jestem też urodzona w latach 60.
80-tych, a za naszych czasów niczego nie było w sklepach, więc żeby dziołcha chciała fajnie wyglądać, no to musiała sobie to wszystko sama zrobić. Poprzeszywać, ponaszywać, ponaprawiać. Chodziłyśmy do Czech po jarmilki, farbowało się je, naszywało się guziczki, no żeby jakoś ten but wyglądał. Ja też je pamiętam, no, nawet z kolonii przywiozłam takie. To taki hit był w ogóle Śląska Cieszyńskiego. Więc to rękodzieło, ta ludowość była u mnie zawsze w domu. Były serwetki z koronki koniakowskiej. Należymy wszystkie, bo jest nas trzy siostry, no i moja mama, do koła gospodyń wiejskich. Naprawdę? Ja do koła, moja córka zresztą też należy do koła gospodyń Cudownie. Wiejskich w Arbutowicach, więc dla takiej wsi no to festyn to jest takie fajne coś. Ale kiedy w ogóle weszłaś w modę, bo ty tak dość późno zmieniłaś radykalnie zawód. Tak, byłam po 50. Moja córka studiowała w PWST w Krakowie dramaturgię i reżyserię i robiłam jej kostiumy. No i trochę to dzięki niej, bo ona powiedziała, mamo, jesteś urodzonym kostiumografem, powinnaś pójść na studia. Więc zaczęłam studia w Łodzi na wzornictwie, na kierunku projektowania ubioru. Broniłam się w ogóle z ubioru unikatowego, co widać w moich projektach, bo no, to są kostiumy po prostu. No, jak widziałaś, to my tu z Martyną Czech, która wystąpiła wcześniej w twoim stroju, my tu jak obejrzały ta twoja kolekcja, to my tu jak bajtle w sklepie z bombonami. Jakie to jest gryfne. Także rzeczywiście to robi wrażenie. I to, co my na początku widzieli, to był właśnie z kolekcji Etno. Tak. I to była ta pierwsza twoja kolekcja. To w zasadzie była moja druga kolekcja, bo pierwszą kolekcją była kolekcja dyplomowa. To była reaktywacja i to była kolekcja w całości upcyklingowa. Etno jest moją drugą kolekcją i ona zaczęła powstawać, jak byłam na studiach i wtedy tak naprawdę weszłam w ten świat folkloru, rękodzieła i to nie był przypadek, muszę ci powiedzieć. Ze mną studiowali młodzi ludzie, 20 parę, 30 lat i na studiach modowych to takie są trzy kierunki. Taka antymoda, czyli szokować modą, brzydkie, poszarpane, z jakimś przesłaniem. Moda taka bardzo glamour, taka wiesz, na dywan czerwony i tak dalej. Albo moda uliczna, streetowa, oversize'owa, taka uniwersalna, ale też unisex. Myślę, że ani jedno, ani drugie, ani trzecie mi nie odpowiadało i pomyślałam sobie wtedy, żeby też czymś się wyróżnić na tych studiach, bo na pewno nie wiekiem. Też powiem ci, że to jest niesamowite, ja na początku nie mogłam w to uwierzyć, że zaczęłaś studia w wieku 50 lat i osiągnęłaś taki sukces. No ale dobrze, opowiadaj dalej. I wtedy pomyślałam sobie, że sztuka ludowa i rękodzieło pokazywane jest, no, gdzie my je widzimy. Jedziesz do Zakopanego, kupujesz ciupaskę. Jedziesz do Koniakowa, kupujesz serwetkę. I w zasadzie widzimy ją tylko albo na takich dożynkach, albo na takich występach zespołu Mazowsze czy Śląsk. W takiej wersji skansenowy. Tak, albo też reprezentującej Polskę tak w 100% idealnie, jak było kiedyś. Czyli te stroje są idealne, one są przeniesione jeden do jednego, to jest rekonstrukcja taka idealna. I pomyślałam sobie, że może by pokazać tą sztukę ludową i rękodzieło tak może z przymrużeniem oka, tak bardziej nowocześnie, tak żeby też młodzi ludzie, żeby im się to spodobało. 2 lata temu Uniwersytet Śląski zaprosił mnie na taką konferencję Etnologia bez granic, międzynarodową konferencję i byłam bardzo zdenerwowana, ponieważ no, sami profesorzy z całej Europy, wszyscy etnolodzy, etnografowie, no a ja przychodzę z prezentacją moich pięknych ubrań, to tych moich koroneczek i wiesz co, oni powiedzieli, że oni w ogóle nie wiedzieli, że takie piękne rzeczy się robi w Polsce. To jest prawda, bo właśnie powiedziałaś o koronach, bo ty o tych koron też zaczynałaś. Jojo obejrzała te korony i powiem ci, wtedy jeszcze tak nie wiedziałaś o tych inspiracjach Śląskim Cieszyńskim, ale godom. Nasza galanda. Myślałam, że tutaj inspiracją była nasza galanda, chociaż my nie używamy bibułkowych kwiatków, a wy używacie. Tak, u nas na Śląsku Cieszyńskim w ogóle w stroju nie ma w ogóle koron. Natomiast krepina jest, ona jest wykorzystywana do zdobienia najczęściej domów, ale głównie w okresie tym świątecznym. Mówimy tutaj o tych takich jodełkach, które się zawiesza pod sufitem. Natomiast krepina jest na Podhalu i krepina jest na Żywiecczyźnie i tam ona jest naprawdę
to jest takie zagłębie, jeleśnie okolice i tam są, bardzo mocno z tego czerpie i wykorzystuje. Natomiast Galanda jest piękna. Jest wprawdzie z sztucznych kwiatów, ale te wszystkie dzwoneczki, te wszystkie... Szpiki, tak. To jest coś dla mnie niesamowitego, ale to mnie tak nie zachwyciło. Zachwyciły mnie te tysiące kokard, które są tak układane w takie harmonijki z tyłu, wiszą tutaj w ogóle kokardy w stroju. Szlajfki. Powiem ci, że tego w ogóle nie zauważałaś, a ty mi zwróciłaś uwagę, że to jest właśnie taka inspiracja śląskim strojem rozbarskim. Do tego jeszcze wrócimy. Natomiast ja chciała, żebyś opowiedziała o tej drugiej kolekcji, z którą tu dzisiaj przyjechałaś. Tyś jest tak bardziej pod ta kolekcja obleconą. Boska Koniakowska, tak, dokładnie. To jest kolekcja takie moje dziecko, teraz, która się tworzy. Wykorzystałam tkaniny, które są zaprojektowane specjalnie do tej kolekcji z motywami koronki. To może obejrzymy. Może obejrzymy, jak to wygląda w praktyce. To poproszę Natalia i Nadia. No przepięknie, powiem ci, że przepięknie, jak suknia ślubna od razu. Akurat, bo dlatego, że jest biała, chociaż tutaj czarna suknia ślubna. Na Śląsku, tak. Powiedz mi, to są wszystko koronki z Koniakowa? Nie wszystko. Ponieważ część tej kolekcji jest upcyklingowa, czyli część tych tkanin to są tkaniny, które ja kupuję, które są stare, mają po 80 lat, po 70. Natomiast są wykończone koronką koniakowską. Jak widzisz tutaj tą taśmę łączącą te dwa fragmenty, to jest koronka koniakowska, te naszyjniki, fascynatory, czy baskinka, którą miała poprzednia modelka, to są z koronki koniakowskiej. Nie no, wspaniałe. I to, co mnie to bardzo ujmuje właśnie, że to nie jest takie jeden do jeden. Nie jest zrobiona sukienka z koronki koniakowskiej, tak? Tak. I no, że jest to przetworzone, tak zresztą jak w tej poprzedniej kolekcji. Tak, dokładnie tak. Tutaj w tej boskiej koniakowskiej tej koronki będzie trochę, ale też będzie sporo czarnych rzeczy, bo na przykład ta spódnica, którą mam na sobie i ta kamizelka, którą mam na sobie, to są też projekty z tej kolekcji. Boskiej Koniakowskiej. Boskie. Teraz też przyszedł dran właśnie, bo cały czas się inspirowałaś tym śląskim cieszyńskim, Barzy, no ale co mnie bardzo ucieszyło, że pracujesz też, rozpracowujesz strój rozbarski i pszczyński. Tak, zostałam zaproszona do współpracy przez etnolożki z Muzeum Śląskiego i ja jestem w niebie. Ja spędzam tam w magazynach całe popołudnia. Wiesz, te rękawiczki, te rozsuwane szafy. Wyciągam sobie te suknie, te szlajfki malowane, haftowane, te kiecki, no te przepiękne jakle. I sobie to właśnie, co cię tam najbardziej inspiruje w tym naszym górnośląskim stroju? Fasony. Bardzo mi się podobają te rękawy, takie rozbudowane w jaklach, czyli pufki w pszczyńskim. Pufki, tak, bo ja w ogóle pufki uwielbiam. Te pufki wielkie. One też są zbudowane z takich jakby dwóch fragmentów, czyli że tutaj jest tak wąziutko, a tutaj jest tak bogato. Co mi się też bardzo podoba, no wiadomo, no to już mówiłyśmy, że galanda to swoją drogą, te kokardy, czy te szlajfki. One są u was w kilku rozmiarach i one są wszędzie, również przy męskim stroju, czyli poprzypinane do w stroju ślubnym, na przykład są takie olbrzymie zielone, no naprawdę takie do samej ziemi. I te z tyłu przy tym wianku, który jest z mirtu, ten tradycyjny, on może być taki bardzo skromny, ale on też jest bardzo bogaty. Ten ślubny. Ten ślubny. I tam tych szlajfek jest dużo. One są tak zakładane, tak rolowane, no wygląda to po prostu przecudownie. Powiem ci, tak jak się to unozgodę, cekom na tę kolekcję jak na gorkie nudle. Ale to dopiero przyszły rok, prawda? Tak, tak, bo na razie cały czas pracuję nad projektami. A jak gadamy o tych różnicach między tym strojem górnośląskim, a tym cieszyńskim i inspiracjami, to powiedz o ludziach właśnie. Jak ty to widzisz? Czy cieszynioki bardzo się różnią od górnoślązaków, czy mamy jednak coś wspólnego? No mi się wydaje w ogóle, że i chyba wszyscy mi to mówią, bo jeżdżę jednak po Polsce, bo projekty robię w całej Polsce, że ludzie ze Śląska są bardzo otwarci i bardzo serdeczni i tacy, nie wiem, nie umiem tego powiedzieć, bez takiego
puszenia się, tak mi się wydaje. Co muszę powiedzieć o Śląsku Cieszyńskim? To przez to, że nawet na mojej uliczce ewangelik, katolik, ewangelik, katolik, ewangelik, katolik. I od dziecka chodziliśmy razem do klasy, bawiliśmy się razem, małżeństwa mieszane u nas na Śląsku Cieszyńskim. To jest po prostu no, chleb codzienny. I myślę, że też my na Śląsku Cieszyńskim jesteśmy bardzo tolerancyjni i chyba tacy otwarci. Ale też ten śląski taki porządek i takie to przyuczenie też do życia, do takiego szacunku. No wydaje mi się, że to jest chyba charakterystyczne nie tylko dla Śląska Cieszyńskiego, ale też tutaj, że jednak jest to. Też tak myślę, że to jest wspólne. Ale słuchaj, ja mam do ciebie zagadkę właśnie, zgodki. Zazwyczaj mamy tu jakieś słówko używane na Górnym Śląsku, ale dzisiaj tak, żeby było prościej, zaproponowaliśmy właśnie słówko. Ja. Z Cieszyński gotki, ale może już podziękuję modelkom, Nadii, Natalii, dziękuję wam bardzo. No a teraz do ciebie ekstra zagadka. Co to za słowo? Szac albo ukochany z zamorawskiej bramy. Jak się go da na ukochanego? Ja mam z Jaworzynki. No to... Hopa. Hopa, no. To tak trochę Beskidzki Góral. Ale jak się mówi na ukochanego? Frelka to jest dziołcha. U was dziołka? Dziołcha, frelka? Też frelka. Też dziołcha. Frelka. Dziołcha też się mówi dziołcha. A na ukochanego? Nie wiem. Galan? Galan! Galan. No galan! Ale galan, ukochany, tak, no galanić się przecież. Galanić? Galanić się to jest chodzić ze sobą. Zolecić, czyli u nas zolecić. A u nas chodzić ze sobą, galanią się ze sobą, czyli chodzą ze sobą. No czyli punkt. Potem już jest ślub i dzieciątka i... Jeżeli długo i szczęśliwie. No dobrze, i oby tak było. Bardzo ci, Beatko, dziękuję. Robisz wspaniałe rzeczy. Chętnie zaprosiłabym cię jeszcze nie roz do tej pozór, a już na pewno z tą rozbarską, czy tam pszczyńską kolekcją to gnało. Z całą. To będzie jakby cały przekrój śląskich, górnośląskich strojów, ale nie tylko strojów, bo to jest cały design. Ale dodatki, biżuteria też... Tkaniny, gody, no, mnóstwo. To już, mnóstwo. Tej pozór będzie już takie sprofilowane, że będę mogła dać już inną metę. Dziękuję ci bardzo. No a teraz obejrzymy, co Bartosz Bialik ma do powiedzenia na temat galana. A ze mną jest Bartosz Bialik. Dobry wieczór. Bartosz, to zacznijmy od szac, albo ukochany z zamorawskiej bramy, czyli... No galan, ja. Galan, już jak zdradziła. Ja, no odgadnięte, fajnie, przez ciebie, to już wiemy. Bardzo piękne słowo, fest lubia, co jest ciekawe. Lubia je chyba... To jest moje ulubione słowo w ogóle z kręgu, że tak powiem, śląskiego, mimo że zawsze jakby z dystansem tak podchodził do tych plebiscytów na ulubione słowo, po czym się zdał sprawę, że ten galan to jest chyba tak faktycznie słowo, co lubię je z różnych powodów. Ale znowu się wcześniej? Znowu, to jest ciekawe, za pośrednictwem języka czeskiego, za pośrednictwem czeskiej muzyki jest taki zespół Czechomor, to jest zespół grający, oni grają muzykę ludowo w takim wydaniu folkowym, że płyta z orkiestrą też mają, fest lubię ten zespół i tam te słowo często się pojawiało. No się zacznie brzmienie tego słowa, mi się podobało. Tam jest w tekstach, jest wej wieciczku do rana, pozdrawuj od galana. Strasznie mi się podobało to słowo, galan. No i ono mi się też podobało, bo pierwsze kojarzyło mi się z Czechomorem. Te piosenki, te śpiewki Czechomoru, one są takie baśniowe. Ale samo słowo też brzmi tak fest baśniowo, bo kojarzyło mi się samo brzmienie tych głosek trochę z Galahad, to jest rycerz, jeden z tych najważniejszych rycerzy Grala, albo z Galadrielą od Tolkiena. I w sumie to słowo ma w sobie takie trochę ciekawostki i tajemnicy, bo poza tym, że fajnie brzmi, bo to jest tak, nie jest to ogólnośląskie słowo, ogólnogórnośląskie, bo tu bych w ogóle, natomiast tutaj ortodoksem, uznowo cieszyński, opawski Śląsk, też za Śląsk górny, więc jakby patrzę na to, że jest górny i dolny i ten górny jest wielokrotnie złożony w środku. Ja. Muszę ci powiedzieć, że spytałam się Martyny i Andrzeja z chwili nieuwagi, oni są z okolic tam Rybnika i oni powiedzieli, że używają takie słowa. Rybnik, Racibórz, Wodzisław, nie wszystko blisko Morawskiej Bramy, czyli Kramka i ten przepływ kulturowy był najbliższy między w sumie Śląskiem a Morawami. No i tak, te słowo myślę, że nie jest używane ino u Cieszynioków, ale na pewno w mojej rodzinie takie słowo nie funkcjonowało. No był szac na przykład, nie? Ja. Szac, lipsta, nie? A tam jest galan, galanka. A galanić? I galanić. Słyszałeś to? Ja o tym słyszałem, raczej znam galan, galanka, no galanić, no to w sumie jakby też naturalny, nie? Tym to naturalnie się to słowo tworzy. I teraz jest tak.
W Czechach to też nie jest słowo oficjalne, że tak powiem, czeskie. W słowniku języka czeskiego to słowo nie funkcjonuje. To słowo dialektalne, więc raczej myślę, że jest mocno związane z Morawami i z pograniczem Moraw i Śląska. Ale zaś skąd tam się wziął? No to też, że sprawdzą to. I ono zaś się wzięło z niemieckiego, kaj też funkcjonuje już jako słowo przestarzałe, słowo galant. To jest taki ktoś wytworny, taki z dobrymi manierami. To jak w Annie Kareninie grof Wroński, to jest taki galant. No i teraz jest tak. A skąd w takim razie się to wzięło po niemiecku? No bo też tak brzmi jakby obco. No i najprostsza etymologia, no to prowadzi do francuskiego. Zapożyczenie XVII-XVIII wiek, było słowo francuskie bardzo modne, określające styl, w ogóle galant. No i galant to było takie właśnie wytworne, myślę, że wiązało się z dworem królów Ludwików. Zresztą był styl w muzyce nawet, styl galant, uprawiany kaj na Śląsku, w Pszczynie, bo Telemann pisał w stylu galant. No proszę, a mi się kojarzy takie galantny. Ja i galantny, taki... i to stąd pochodzi, bo to jest taki galant. Anteria, elegancki, to są wszystko, elegancki, wytworny, no i tu by się zgadzało. Natomiast jest jeszcze jedna, ona jest oczywiście dużo mniej prawdziwo prawdopodobnie, ale mi się bardziej podoba i mnie bardziej przekonuje, że nie jest prawdziwo prawdopodobnie, bo jest takie pragermańskie słowo brzmiące galan i ono znaczy śpiewać i czarować. Oczarowywać. To jest bardzo prawdopodobne. Piękne skojarzenie, bo to z jednej strony, że ten galan jest faktycznie taki, że śpiewok jest taki właśnie, potrafi zaczarować ta lipsta, ale z drugiej strony to ma też związek z tymi wszystkimi galahadami, galadrielami, że to jest takie słowo z takiego innego porządku już, nie? Jest takiego codziennego i to mi się fest podoba i to jeszcze bardziej mi się ten galan podoba, bez tuż. Mi też się podoba, mam nadzieję, że będę częściej korzystać z tego słownika Cieszyniaków, jak tam takie skarby się kryją. Ja, poza tym to się też wiąże z czeskim językiem i z morawskim, a to są, nie ukrywam, moje ulubione kierunki. Także masz dużo do roboty przed sobą. Ja. Dziękuję ci bardzo, a my się przenosimy do drugiego studia. Martyna z Andrzejem zagrają i zaśpiewają do nas jeszcze jedna piosenka i będzie to premiera. Ze mną już Martyna i Andrzej Czechowie. Witam was pięknie, z chwili nieuwagi. Witamy. No muszę powiedzieć to na początku, Martynko, no pięknie wyglądasz w tej kreacji. Czuję się pięknie. Ty chyba się zniesebleces. No trochę mi żal, że będę musiała to seblec jednak, bo czuję się jak księżniczka. No i słusznie, w tych projektach się korzystać czuję. Z kuli Beaty my tak trochę dzisiaj tak skręcamy w stronę cieszyńsko, no ale ten Cieszyn to jest wam bardzo bliski chyba, prawda? Zresztą jak my się trafili poza telewizją, to właśnie w Cieszynie. Nie? Dokładnie, tam my się trafili. No co, mieszkamy bardzo blisko, bo my są z Rybnika, więc na kawa wpadamy do Cieszyna. Czeskiej muzyki zawsze my słuchali do tego stopnia, że powstała nawet czesko płyta Morawsko Brama z czeskimi piosenkami. Nagrano pospołu z Kubą Blokeszem. Co jakiś czas tam wracamy muzycznie, nawet chyba w tym roku też się z cieszyniokami spotkamy. No, a poza tym wasze nazwisko to tak też zobowiązuje, nie? Zobowiązuje, tam co jakiś czas się musimy pojawić. Ale dużo się w ogóle poza tym u was dzieje, prawda? W waszym stowarzyszeniu. Ja, założyliśmy stowarzyszenie, co by rozruszać trochę społeczność, z której się wywodza, czyli miejscowość Stanowice. Została członkiem Rady Sołeckiej od tego roku. Gratuluję. I z naszym stowarzyszeniem udało nam się napisać i zdobyć dotację na dwa projekty. Już niedługo, bo w czerwcu odbędzie się Święto Kołocza i Zisty w Stanowicach. Będzie... I o tam chce być, konkurs... chociaż nie powinna, wiem. A jeżeś w kole gospodyń? Nie. No tuż to możesz być gościnnie, bo jakbyś była w kole gospodyń... Ale mogę być jako jurorem. Już rozpróbowała, ale to jest bardzo dobra funkcja. To jest funkcja. Dobry pomysł. Będą się wystawiać rozmaite koła gospodyń. Po kosztowaniu będzie kołocz, będzie wybierany ten najlepszy, ale oprócz tego będą różne inne atrakcje. Ja wstawić. No. No a 18 sierpnia już będzie można usłyszeć Chwila Nieuwagi. W tym samym miejscu w Stanowicach robimy wielką imprezę pod nazwą Edukatorium Śląskiej Pieśni. No i tam już gromy śląskie pieśniczki i zapraszamy do tego też ludzi stamtąd. Bo to nie tylko chodzi o rozruszanie stanowisk, ale w ogóle o to, żeby ta kultura śląska trochę poruszać, nie? Ale słuchajcie, bo dzisiaj właśnie taką pieśnicko chyba na koniec usłyszymy, nie? Taką właśnie śląsko kaś tam wysznupano. Mhm, to jest pieśniczka, którą trzeba było richtig wysznupać, bo to jest pieśniczka z okolic Suszca. Ja ją znam z kuli tego, że moja starka i starzik tam mieszkali, ale to zebrał profesor Cieśla. On zbierał te pieśniczki. I został taki mały śpiewnik. To jest taki śląski romans. To richtig trzeba posłuchać, bo to no, taki to trochę. Pięknie. On by trochę chciał się dostać. Ślązoki też potrafią być romantyczny. A co?
Piękna pieśniczka, serio. I jestem, możemy powiedzieć, że powiększył wam się zespół. Ja, mamy takiego bachratego członka zespołu, tak się prezentuje. Przywieźliśmy go z ostatniej trasy koncertowej, jak my grali w Lublinie, a że pod Radą, do takiej wsi, do pana Jana Wuchniaka my podjechali. To jest człowiek, który wyrabia starą metodą takie właśnie tradycyjne instrumenty, bębny, barabany. I to jest, proszę o ciebie, baraban ze skóry łani. Biedno ta łania, ale dźwięk jest naprawdę fajny. Dźwięk jest zocny. Sam raz do programu Izoldy Czmok. No, cieszę się, bo to dzieje debiut, ja w tym programie. Ja? Debiut. Nie, no to jest zachwycona. Dziękuję wam bardzo, no ale że jako dzisiaj mamy Dzień Matki, no to może jakieś życzenia złożycie mamom? Ja myślę, że naszym mamom należą się przede wszystkim podziękowania. Już nie inogodom za nasze wychowanie, ale za wychowywanie naszych dziecek, bo bez babć nie byłoby zespołu Chwila Nieuwagi, to jest pewne. To nie jest... żadnego innego, ja tak sobie myślę. Bez tego, że nie ma szans pojechać na trasa koncertowa, jak się nie ma babci na podorędziu. No także nasze starki bardzo wam dziękujemy, prosimy o jeszcze, co byśmy mogli dalej muzykować. Przyłączę się oczywiście do życzeń do waszych starków, a wszystkim mamom przed telewizorami to życzę, żeby tak każdego dnia czuły się tak jak w koronie od Beaty Bojdy, bo na to zasługują. No i żeby miały dużo piękna i przonia wokół siebie. No a teraz specjalnie do was ekstra śląski romans i Chwila Nieuwagi. Czyńcie się. Już tu nocka, już tu śpią. Już tu nocka, już tu śpią, już ci nas tu nie puszczą. Już ci nas tu nie puszczą. Za poreczka złamiemy. Za poreczka złamiemy, ku kochance wleziemy. Ku kochance wleziemy. Za drzwiami stoi gnot, za drzwiami stoi gnot, połóż se tu swój kabot, połóż se tu swój kabot. Za drzwiami stoliczka, za drzwiami stoliczka, połóż swoja szabliczka, połóż swoja szabliczka. A strzechówkę na stole, a strzechówkę na stole, tu se siedni ty wolę, tu se siedni ty wolę. No.
Gościnne program zaprasza Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Organizator podziemnych tras turystycznych Sztolnia Królowa Luiza i Kopalnia Guido.